chyba tak można podsumować to, co się dzisiaj stało w Łodzi. Rzeczywiście, po pierwszej rundzie myślałam, że wygram tę walkę. Kiedy Ewa była na deskach, pomyślałam, że to jest już początek końca. Szybko się podniosła, ale nie sądziłam, że tak szybko dojdzie do siebie. I nie radziłam sobie ze stylem walki, który narzuciła, czyli z clinchem, z którego powinnam uciekać, powinnam się cofnąć, zadawając ciosy. A ja stałam, ona clinchowała, już tam coś próbowałam robić w zwarciu, ale nie miałam miejsca, nie wychodziło mi to. No i też Ewa biła seriami i przyjmowałam za dużo ciosów. Ja myślę, że jednak no, po tej walce werdykt będzie szeroko komentowany, bo decyzja nie była jednogłośna. Jaki jest twój komentarz do werdyktu sędziowskiego? Ja uważam, że werdykt był słuszny, chociaż dałabym Ewie ostrzeżenie za ciągłe clinchowanie. Jak się boksowało przed taką publicznością, jeszcze te emocje, które tam gdzieś nad wami wisiały? Powiem szczerze, że nie czułam, że jest taka duża publiczność na tej sali. Boksowałam już na galach, gdzie było sporo osób i też doping był na niektórych galach większy, więc tutaj to akurat mnie nie przytłoczyło. Również muszę przyznać, że nigdy nie byłam tak dobrze mentalnie przygotowana do walki. Nie czułam żadnego stresu, wyszłam do ringu na pełnym luzie i byłam pewna zwycięstwa, ale tak no, jakoś nie mogłam wejść w swój rytm podczas tej walki. Że to była taka walka stykowa, no to oczywiście gdzieś od razu się pojawiają pytania o rewanż i takie chyba trzeba zadać. Czy jesteś za rewanżem? Ja jestem jak najbardziej. Zobaczymy, jaka będzie teraz ścieżka Ewy. Jeśli będzie chciała mi dać rewanż, to oczywiście go wezmę. Teraz już jestem mądrzejsza o tę walkę i wiem mniej więcej, na co się przygotować, co zrobić lepiej. A jeśli nie da rewanżu, to co? No jakoś będę musiała z tym żyć, na pewno sobie poradzę. Wróćmy jeszcze chwilę do samej walki. Czy nie było trochę tak, że za bardzo polewałaś tą prawą rękę, że jednak no, ta lewa chodziła trochę za mało? Możliwe, że tak było, ale jak oglądałam jej poprzednie walki, to widziałam, że często opuszcza swoją lewą rękę i tam próbowałam trafić, próbowałam ją złapać jakimś czystym ciosem. Czasami trafiały mi się takie mocne, bezpośrednie ciosy i widziałam, że Ewa je odczuwała, ale jednak nie były wystarczająco mocne. Może rzeczywiście nastawiłam się za bardzo na ten knockout. Dzięki.